Cześć wszystkim, w tym nagraniu omówimy sobie główny wallet pod Internet Computer Protocol, czyli Plug Wallet. Zapraszam do instrukcji tego właśnie portfela. Jeżeli chcesz kupić lub sprzedać swoje kryptowaluty za gotówkę, polecam Tobie sieć kantorów Cashify dostępnych w całej Polsce. Bez problemu znajdziesz kantor w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Na hasło tajemnice kryptowalut otrzymasz zniżkę przy transakcji. Serdecznie polecam. Zapraszam również do grup tematycznych Tajemnice Kryptowalut. Na grupach znajdziesz najświeższe informacje, newsy oraz wydarzenia z rynku kryptowalut, a linki do tych grup znajdziesz w opisie tego filmu. Zacznijmy od tego, że zawsze przy jakimkolwiek portfelu kryptowalutowym korzystajcie z oficjalnego, głównego źródła, żebyście po prostu nie wbili się na scam, co często się zdarza. Ja takie źródło po prostu wyszukuję na tej zasadzie, że wpisuję Plug Wallet w Twittera i patrzę przede wszystkim, kto go obserwuje. Jeżeli obserwuję to ICP Hub Polska, jeżeli to obserwuję wiele jeszcze kont, które są związane oficjalnie z ICP, jest to dla mnie jakby takie zaświadczenie, że jest to faktycznie wallet. No i oczywiście potwierdzenie tutaj z Twittera, że oficjalnie jest to zweryfikowane konto. Myślę, że taka podstawowa, bym powiedział, weryfikacja, no to jest podstawa. No i oczywiście strona, tak, i weryfikacja googlowska. Takie proste, bym powiedział, kroki warto sobie gdzieś tam na początku rozważyć. I jeżeli już jesteśmy na stronie Plug Walleta do ICP Internet Computer, to sobie troszeczkę go omówimy. Oczywiście tutaj można też trzymać inne monety, ale Internet Computer jest tutaj tym naszym głównym, więc tego będziemy się trzymali. Plug Wallet na pierwszy rzut oka widzimy, że jest bardzo zbliżony do chyba kilku walletów, które już gdzieś tam widzieliśmy w przestrzeni kryptowalutowej. Bardzo fajnie wygląda, za chwilę sobie go założymy i omówimy. I mnie osobiście cieszy to, że jest dostępny no niemalże wszędzie, zarówno na mobilkach, jak i na przeglądarce w tych najbardziej znanych właśnie przeglądarkach. Ja oczywiście będę korzystał z Chrome, no bo przy krypto Chrome jest akurat najbardziej funkcjonalny, najbardziej user-friendly i najwięcej aplikacji jest właśnie na Chrome. W tym nagraniu omówimy sobie, jak funkcjonuje, jak działa ten portfel, jak go założyć, a w następnych nagraniach będziemy pokazywali, jak korzystać z D-Appsów powiązanych właśnie z ICP. OK, jak już klikniemy sobie download, tutaj przekieruje nas też na Chrome Extension i generalnie jak sobie dodamy go do naszej przeglądarki, wy tak jak widzicie, prawdopodobnie będziecie mieli dodaj do Chrome, ja mam usuń z Chrome, bo już to po prostu zrobiłem. I teraz na samym początku wystarczy, trzeba właściwie założyć ten portfel, stworzyć go po prostu na sieci. Działa to tak samo jak w przypadku innych portfelów, innych sieci, tak, innych projektów, protokołów. Dajemy Create Wallet i tutaj nas strona już będzie prowadzić sama. Zapisujemy sobie słowa klucze, co jest oczywiste, co jest oczywistością, można powiedzieć, tak, tych słów nie podajemy nikomu, sobie je zachowujemy, prawda, gdzieś tam w bezpiecznym miejscu. Wy tutaj widzicie zamazane te słowa klucze, ja oczywiście na potrzeby tego odcinka tutaj to nagrywam, mój portfel jest zupełnie inny. Zapisujemy te słowa klucze, ustalamy sobie hasło i przechodzimy dalej. Po założeniu portfela tutaj mamy komunikat, że został on sukcesem utworzony i możemy go bez problemu dodać do tutaj extension i sobie z niego korzystać. Tak jak widzimy na załączonym obrazku, to jest jego tutaj ikonka, dodajemy go sobie i cyk, portfel już nam się ukazuje. Pierwsze wczytanie zwykle jest troszkę dłuższe. OK, portfel ICP, tak jak w przypadku innych portfelów, mi się bardzo podobają właśnie takie technologiczne rzeczy już działające, tak, troszkę lepiej niż MetaMask. MetaMask był tym pierwszym takim portfelem, albo tym najbardziej spopularyzowanym. To już te nowsze, kolejne portfele są dużo wygodniejsze, dużo ładniejsze, dużo fajniejsze. Nawet kolory, tak, oczy to bardziej cieszy. Oczywiście mamy tu już natywnie dostosowane NFTs, mamy już staking wbudowany, tak, więc transakcje to wiadomo, więc jest dużo fajnych rzeczy. Tutaj oczywiście mamy pasek, żeby do receive, tak, tutaj oczywiście możemy sobie tak jak na innych sieciach tworzyć kolejne portfele jednym kliknięciem pod jednymi seedami i tutaj mamy nasz adres, do którego, który sobie możemy bez problemu tutaj skopiować, tak, i na ten adres będziemy wysyłać nasze tokeny ICP, dokładnie tak samo jak w przypadku innych projektów. Tutaj wy to widzicie w tym momencie zielony pasek, tak, ale w tym miejscu jest klik, żeby sobie skopiować, tak, o, nawet jak sobie w to klikniemy, wyskakuje nam ICP,
tak? Czyli główny portfel, Ethereum i Bitcoin adres, tak? Akurat te dwa nas nie interesują. Spoko, że jest Ethereum, tak? Ale też zauważyłem, że te nowe portfele, Phantom też tak ma, że ma Ethereum, też Bitcoina wbudowane w jednym portfelu, ale w przypadku Black Walleta nas interesuje właśnie te ICP i to sobie możemy, o, proszę bardzo, skopiować i to służy do tego, żeby zasilić sobie środki tutaj właśnie w ICP. Ok, tak jak widzicie, na moim portfelu pojawiło się jeden cały token, bo wysłałem sobie na próbę właśnie z Bybita i tutaj od razu plusy tej sieci, że jest szybkie i tanie. ICP po kliknięciu na przycisk withdraw zajęło mi to, nie wiem, 5 sekund, może 10 sekund, jak tutaj już się pojawiły, to po pierwsze, a nawet na Bybicie kwota wysyłu to było tam 0,0 ileś po przecinku i to nawet nie było 1 cent, więc dosłownie było napisane 0, więc było poniżej 1 centa, co cieszy, bo jest to bardzo, bardzo tanie. Ok, tu jeszcze jak sobie klikniemy manage, czyli zarządzaj, tak, widzimy inne tokeny, takie bardziej już popularne na tej sieci, które można sobie dodać do tego portfela, żeby nam się gdzieś tam pokazywało. Sobie klikniemy na próbę kilka z nich, żebyście zobaczyli, jak to działa. Tak jak widzimy, w fajny sposób nam się to pojawia. Ogólnie spoko opcja, bardzo mi się to fajnie to wygląda. Funkcjonalnie jest to bardzo spoko. No i co? W tym filmie to chyba będzie tyle, jeśli chodzi o ICP. Tutaj jeszcze, ok, jest transakcja, super. Płynnie to chodzi, bardzo mi się to podoba. I w następnych filmach pochulamy trochę na sieci internet, komputer, podziałamy trochę na aplikacjach, zobaczymy, jak to wszystko działa. Także oczekujcie, jeżeli lubicie takie filmy technologiczne, można tak to nazwać. Dajcie łapkę w górę i zostawcie jakiś komentarz, co o tym sądzicie.